Tarcza Kapitana Ameryki potrafi odbić dosłownie wszystko. Ale czy wiedziałeś, że działa też na krytykę? Dzisiaj pokażę Ci, jak ją zastosować. Na pewno spotkałeś się z krytyczną postawą wobec Ciebie. Myślę, że wiesz, jak się czułeś, gdy ktoś przygasił Twój, wydawałoby się, wspaniały pomysł. Albo bezpodstawnie skrytykował Cię tylko po to, abyś poczuł się gorzej. Dzisiaj przedstawię Ci trzy zasady Dale'a Carnegiego, dzięki którym zbudujesz sobie tarczę na krytykę. Zapraszam! Kiedy jesteś krytykowany i poniżany, pamiętaj, że często daje to temu, kto to robi, poczucie ważności. Oznacza to nic innego, jak to, że Twoje osiągnięcia i zdolności wzbudzają w nim zazdrość. Bardzo dużo ludzi czerpie ogromną satysfakcję z tego, że może po prostu komuś dokopać. Niestety, nie zmienimy wszystkich ludzi, a jedynie możemy zmienić nasze nastawienie. Dlatego, gdy następnym razem zostaniesz niesłusznie skrytykowany, odbierz to jako komplement w Twoją stronę. Kiedyś Schopenhauer stwierdził, mali ludzie czerpią olbrzymią satysfakcję z błędów i gaf ludzi wielkich. I doskonale widać to w naszym społeczeństwie, gdzie szansę na krytykę zdecydowanie większą ma osoba, która jest istotna w społeczeństwie, aniżeli taka, której za bardzo nie widać. Na przykład admirał Perry w 1909 roku zdobył wspaniałe osiągnięcie, docierając psim zaprzęgiem na biegun północny. Wiele ludzi oddało życie, aby tam dotrzeć, a on sam niemal umarł z głodu i wyziębienia. A całą swoją wyprawę musiał opłacić 8 amputowanymi palcami u stóp. Cała opinia publiczna była pod wielkim wrażeniem osiągnięcia Perego i bardzo go przez to szanowali. A to rozwścieczyło jego przełożonych, którzy rozgłosili pogłoskę, która mówiła o tym, że admirał siedzi bezczynnie na Antarktyce i roztrwania tam pieniądze. Ale czy taka krytyka dotknęłaby Perego, gdyby cały dzień siedział przy biurku w Waszyngtonie? Otóż nie, ponieważ nie byłby dostatecznie ważny, aby wzbudzić złość, zawiść i krytykę wśród swoich przełożonych. A więc zmieniamy myślenie i lecimy do zasady numer 2. W jednym z ostatnich odcinków omawiałem historię o ośle, w której doskonale widać, jak łatwo ludziom przychodzi ocenianie. Ale trzeba zauważyć, jak szybko przestaje ich to obchodzić. Każdy z nas każdego dnia myśli o sobie w ponad 90%. Zastanów się, czy częściej myślisz o wścibskiej sąsiadce z naprzeciwka, czy o tym, co zjesz dzisiaj na obiad. I nie chcę tutaj nikogo oskarżać o arogancję, bo każdy z nas tak ma. Tak zostaliśmy stworzeni, aby przetrwać. Aby temu dowieść, wystarczy, że zauważysz, że po zrobieniu grupowego zdjęcia najpierw odszukujesz siebie, aby zobaczyć, jak wyszedłeś. Sam sprawdź przy najbliższej grupowej fotce. Więc rób to, co według Ciebie jest najlepsze, bo i tak zostaniesz skrytykowany albo za to, że czegoś nie zrobiłeś, albo za to, że coś zrobiłeś. Więc rozłóż parasol, bo nie unikniesz opluwania. Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, zdał sobie sprawę, że nie jest idealny, tak jak każdy z nas. Więc przez 2 lata walczył ze swoimi wadami, codziennie skrupulatnie oceniając swój dzień. Dzięki temu odkrył 13 poważnych błędów, jakie popełniał. Ale aby w ogóle zauważyć jakikolwiek swój błąd, potrzebna jest pokora. Bo gdyby Franklin nie miał pokory, to zapewne nadal myślał, że jest idealny i nic w sobie nie musi zmieniać. A przez to prawdopodobnie nigdy nie zostałby tak szanowanym autorytetem Ameryki.
Więc zamiast czekać, aż ktoś cię skrytykuje, sam to zrób, aby nie dawać nikomu prawdziwego powodu do krytyki. Albert Einstein przyznał, że w 99% jego tezy są błędne. Więc weź to pod uwagę, jeżeli sądzisz, że jesteś idealny. Na pewno znacie i używacie pastę firmy Colgate. No więc pewien akwizytor, który sprzedawał swoje produkty po domach, zauważył, że ma bardzo kiepskie wyniki sprzedażowe i stwierdził, że chce coś zmienić. Chce po prostu podnieść swoje wyniki. Ale no, nic nie wymyślił konkretnego, co by mu pomogło, więc wymyślił, że będzie wracać do swoich klientów, którym nie udało się nic sprzedać i będzie ich prosić o krytykę. Zaznaczył, aby nie bawili się w uprzejmości i po prostu go skrytykowali. Dzięki temu pokornemu podejściu zyskał wiele cennych rad i wspaniałych przyjaciół, a potem został prezesem firmy Colgate, która jest kolosem. Naturalnym zachowaniem człowieka jest bronienie się, więc gdy ktoś nas atakuje, stajemy do niego w opozycji. Ludzie to istoty bardzo emocjonalne, ale często te emocje zupełnie nie odzwierciedlają logiki. Każdy potrafi się bronić od krytyki, ale sztuką jest się z nią zgodzić, przeanalizować i przyjąć. I jeżeli trzeba, zmienić coś w sobie. Podsumowując, nie zachęcam cię, abyś był zupełnie niewrażliwy na krytykę. Zachęcam do tego, abyś ignorował niesłuszne i nieuczciwe komentarze innych ludzi, a to jest duża różnica. Łącząc wszystkie trzy żelazne zasady Dale'a Carnegie, stworzysz tarczę, która ochroni cię przed krytyką. Szukaj komplementów w krytyce. Rób wszystko najlepiej, jak potrafisz, nie zwracając uwagi na niesłuszną krytykę i odnajdź w sobie pokorę, która pomoże ci znaleźć twoje błędy. Jeżeli ci się podobało, zostaw lajka i subskrypcję, a na dzisiaj to wszystko. Dziękuję ci za twój czas. Cześć! Thank you.